Dzień dobry Państwu, witam w Onet Rano. Wiem, zanim przedstawię naszego gościa, na początek fragment wprowadzenia do książki, o której za chwilę będziemy rozmawiać. Wprowadzenie napisała Martyna Wojciechowska, przeczytam Państwu dosłownie trzy zdania. Pamiętam tę chwilę, nagi, bardzo wychudzony maluch, ledwo trzyma się na nogach. Jest tak osłabiony, jakby za chwilę miał umrzeć. Obok kuca blond kobieta, próbuje go poić, w rękach ma paczkę ciastek, w oczach troskę i niezwykłą determinację. Świat się dla mnie zatrzymał. Pod zdjęciem przeczytałem, że duńska działaczka charytatywna uratowała od śmierci dwuletnie nigeryjskie dziecko, które zostało oskarżone o czary i że takich dzieci są w tej części Afryki tysiące. Że chłopiec ledwo, ale przeżył i dostał imię Hope, czyli po polsku nadzieja. To jest właśnie to zdjęcie, które Państwo widzicie, a pani, która jest na tym zdjęciu, jest dzisiaj naszym gościem, Ania Ringren-Löwen. Hello, thank you so much for being here. Thank you very much for having me. Bardzo miło, że jesteś z nami. Dziękuję, cieszę się, że mogę być Let's z wami. Let's talk a little bit Not exactly about your book, porozmawiajmy about the subject, może niekoniecznie o książce, ale o jej temacie. To nie jest temat, który jest znany szeroko w Polsce, więc pozwól, że zadam kilka podstawowych pytań. Twierdzisz, że 15 tysięcy dzieci co roku jest oskarżanych o czary w Nigerii. Jak to jest możliwe w XXI wieku? Tak, to jest niewiarygodne, że w dzisiejszych czasach dzieci oskarżane są o bycie czarownikami, bo kto tak naprawdę jest w stanie coś takiego zrobić, spojrzeć na dziecko, oskarżyć je o takie rzeczy. Ale trzeba zrozumieć kulturę, która stoi za tym. Kiedy wyruszam na misję ratunkową, żeby uratować jakieś dziecko, które jest właśnie oskarżone o czary i grozi mu śmierć albo tortury, muszę mieć określone podejście. Ludzie, którzy robią te oskarżenia, żyją w ekstremalnej biedzie, nie mają edukacji, nie mają nic. Więc działa to tak, że jeżeli ktoś nagle w rodzinie choruje, to wtedy pojawia się właśnie oskarżenie o to, że choroba jest wywołana przez dziecko, które jest czarownikiem. Jeżeli babcia zachoruje, oskarżenie jest takie, że jakiś zły duch się pojawił właśnie w dziecku i pojawia się kolejne oskarżenie. Tam jest praktykowane są egzorcyzmy i to jest problem kulturowy. I dzieci, choć są niewinne, stają się po prostu kozłami ofiarnymi tej sytuacji. Powiedz, kiedy pierwszy raz usłyszałaś w ogóle o tym problemie, jak to się wydarzyło? Oglądałam pewnego wieczoru telewizję i zobaczyłam film dokumentalny o właśnie dzieciach czarownikach w Afryce. Miałam jakąś wiedzę o Afryce wtedy, ale o tym akurat nigdy nie słyszałam. I wtedy pierwszy raz zobaczyłam, że dzieci są zabijane i torturowane przez to, że są oskarżane o czary. Dzięki temu filmowi dowiedziałam się, że właśnie, tak jak mówiliśmy, 10-15 tysięcy dzieci rocznie jest oskarżane o ten proceder. I zastanawiałam się, czemu wcześniej o tym nie słyszałam, dlaczego się o tym nie mówi, dlaczego liderzy światowi, UNICEF albo ONZ, dlaczego nikt o tym nie mówi. A to jest naprawdę poważna sprawa. Tak więc obejrzałam ten dokument i obiecałam sobie, że pewnego dnia pojadę do Nigerii i dowiem się, dlaczego to się dzieje i dlaczego na taką skalę, ponieważ tym dzieciom trzeba dać głos. I rzeczywiście pojechałaś do Nigerii, tak? I spotkałaś te dzieci oskarżane o czary. Opowiedz nam może o Hope'ie teraz. Pojechaliśmy na misję ratunkową, dostaliśmy telefon, ktoś nam powiedział, że trzeba uratować kilka dziewczynek. Niestety nie znaleźliśmy ich wtedy i cóż, wracaliśmy już do naszej bazy, byłam zrozpaczona, że to się nie udało. I dostaliśmy kolejny telefon, który powiedział nam, ktoś powiedział nam o tym, że jest dwulatek, który
też potrzebuje pomocy, jest sam na ulicy, pomyślałam sobie, jak to możliwe. Pojechaliśmy do tej wioski, tam spotkaliśmy właśnie Hope'a. On był właściwie już martwy, żebrał o jedzenie i byłam zszokowana. Już wtedy byłam matką, miałam już swojego syna. Mój syn był wtedy ze mną w samochodzie, on miał wtedy 1,5 roku. I oni mieli właściwie tyle samo lat, Hope i mój syn. Więc spojrzałam na swojego syna i byłam absolutnie zaszokowana, ale musiałam się też skupić na tym, żeby wykonać tą misję ratunkową, żeby wyciągnąć go z tej niebezpiecznej sytuacji. Ale Hope to jest imię, które ty nadałaś temu chłopcu, prawda? Tak. I Hope został wyrzucony przez własną rodzinę, tak? Tutaj państwo widzą Hope'a na zdjęciu. Był oskarżony właśnie o bycie czarownikiem, tak? Tak, tak było. I kiedy to się zdarza, że dzieci zostają oskarżone o czary, ludzie zaczynają się ich bać. Zaczynają uważać, że oni są, dzieciaki są opętane przez złe duchy. Także przestają ich dotykać, przestają w ogóle się do nich zbliżać. Czasem zrzucają im jakieś skrawki jedzenia, ale to wszystko. I tak Hope nie słyszał już wtedy, ponieważ był też oskarżony o bycie czarownikiem z racji sytuacji, która wystąpiła między jego rodzicami. Natomiast potem się okazało, że matka Hope'a nie wiedziała o tym, że jego ojciec wyrzucił go na ulicę. Myślę, że gdyby nie tego dnia, gdybyśmy nie przyjechali, następnego dnia by już nie żył. Był naprawdę bliski śmierci. Czy prawdą jest to, że tańczył na ulicy, żebrając o jedzenie? Tak. To był jego sposób na przyciągnięcie uwagi przechodniów. Więc on myślał sobie, muszę stać się widzialny. I to był jego sposób na przyciągnięcie uwagi, ponieważ on nie mówi. Taniec to była jego forma na wyrażenie siebie i na powiedzenie, pomóż mi, spójrz na mnie. I powiedz, kiedy to się stało? W 2016, 3 stycznia. W tej chwili ma 9 lat. Ach, 10. 10. Myśleliśmy na początku, że jest młodszy od mojego syna, ale ma 10 lat. Na zdjęciu, które widzicie, ma 3 lata, chociaż nie wygląda tak. Gdzie jest teraz? Prowadzę Krainę Nadziei, czyli taki ośrodek dla dzieci. Hope jest tam, mieszka tam, wyrósł na dużego chłopaka, chodzi do szkoły każdego dnia, jest bardzo wesołym i zdrowym chłopakiem, ma bardzo duże poczucie własnej wartości i żyje razem z innymi dziećmi. Ale nie wybrałaś imienia Hope przypadkiem. Wiem, że Hope jest dla ciebie bardzo ważnym słowem. Widzicie, mam tatuaż tutaj Hope. I mam już go od wielu, wielu lat. Wychowywała mnie fantastyczna mama i to było oczywiście dawno, zanim trafiłam do Nigerii, ale Hope to nie tylko imię, to skrót od Hope, one person every day. Pomóż jednej osobie każdego dnia. Nie mówię, że każdy powinien od razu jechać do Afryki, ale pomagajmy rodzicom, pomagajmy dzieciom, pomagajmy obcym osobom, uśmiechajmy się do obcych osób na ulicy. Bądźmy dobrymi osobami wewnątrz siebie. I dlatego też imię Hope dla mojego przybranego syna. I mówi się dużo, mówisz dużo o ratowaniu życia, o tym, że warte jest ratowanie każdego życia. Czy myślisz, że jest możliwa zmiana kulturowa tam? Czy to jest twój cel? Jaki masz cel swojej działalności? Czy taka zmiana, ogólna zmiana tego, żeby dzieci nie były oskarżane o czary, czy to jest w ogóle możliwe w Nigerii? Tak, myślę, że najważniejsza jest edukacja. Ważne jest chodzenie do, wysyłanie dzieci do szkoły i walczenie z takimi przekonaniami, które nie mają ugruntowania w rzeczywistości.
I w Nigerii jest najwięcej dzieci, które nie chodzą do szkoły. A kiedy dzieci są pozbawione prawa do edukacji, rozwój tak naprawdę nie ma prawa się wydarzyć. Więc żeby społeczności się rozwijały, dzieci muszą chodzić do szkoły. Wtedy nastąpi rozwój społeczności, rozwój całego społeczeństwa i dzieci przestaną zostać oskarżane o czary. Ja spędzam większość czasu w różnych wioskach, w różnych społecznościach tam w Nigerii i staram się zadbać o to, żeby te dzieci właśnie były wysyłane do szkoły i to jest sposób na zmianę. A czy czujesz się bezpiecznie w Nigerii? Mieszkam już w Nigerii od 10 lat. Nie czuję się tam bezpiecznie. Prawda jest taka, że zawsze mam przy sobie ochroniarzy, uzbrojonych ochroniarzy i czuję się bezpiecznie w swojej lokalnej społeczności. Tam ludzie są bardzo przyjacielscy, bardzo mili, ale Nigeria jest najludniejszym krajem w Afryce, który boryka się z wieloma problemami, szczególnie z korupcją. To jest problem, który jest naprawdę na ogromną skalę. Z tego powodu jest dużo przestępstw i dlatego nie czuję się bezpiecznie, ale z drugiej strony, gdy mam przy sobie ochroniarzy, to czuję się lepiej. A jeszcze ważne jest to, że kiedy walczy się o prawa dzieci, to zawsze jest niebezpieczne i trzeba uważać. Czy rozmawiasz z ludźmi, którzy de facto oskarżają dzieci o czary? Czy starasz się zrozumieć ich sposób myślenia? I czy ciebie też oskarżają o ratowanie czarownic właściwie? Tak. Wiesz, oni patrzą na mnie, patrzą na moje tatuaże i nazywają mnie albo demonem, albo syreną. I ponieważ tam właśnie krążą lokalne takie legendy o pięknych kobietach i właśnie o syrenach, które wciągały marynarzy do oceanu. I patrzą na mnie i nazywają mnie albo syreną, albo matką wiedźm, czarownic. Cóż, śmieję się z tego, ale z drugiej strony staram się też nie oceniać tego sposobu myślenia. Staram się ich uczyć. I pytam się ich, czy oglądacie kiedyś czasami piłkę nożną? To jest sport popularny w Nigerii. Liverpool, Manchester i tak dalej. To są kluby bardzo popularne. Przecież widzicie, że piłkarze też mają tatuaże i wtedy ci ludzie mówią, no rzeczywiście, rzeczywiście, chyba coś w tym jest. Wtedy zaczynają myśleć, ej, ten piłkarz nie jest przecież demonem i to zmienia ich troszkę myślenie. Dlatego zawsze podkreślam, edukacja jest najważniejsza. Ja byłam już oskarżana o naprawdę wiele rzeczy i już trochę się do tego przyzwyczaiłam, ale staram się, żeby zrozumieli drugą stronę. Cóż, nie wydaje mi się, żeby wszyscy mogli pojechać do Nigerii ratować dzieci, ale co stąd, z Polski, z Europy, możemy robić, żeby pomagać dzieciom w Nigerii? Cóż, potrzebujemy na pewno dużo dotacji, ponieważ wysyłanie dzieci do szkoły, wszystkich naszych podopiecznych, bardzo dużo kosztuje. Jedzenie, rachunki za leczenie, to wszystko kosztuje. Ale jeżeli pomożecie również w ten sposób, że podzielicie się moją historią, opowiecie na Instagramie, na Facebooku, ja się tam bardzo udzielam, jeżeli będziecie dzielić się tym, co ja wrzucam, jeżeli ludzie będą mieli większą świadomość tego, co tam się dzieje, to też jest olbrzymia pomoc. I oczywiście przeczytajcie moją książkę, ponieważ ta książka opisuje bardzo wiele szczegółów na temat mojej pracy i całej historii. Wydaje mi się, że ta historia jest bardzo, bardzo ważna. To jest dawanie tym dzieciom głosu. I to jest szansa na to, żeby ich prawa były respektowane. Także nie tylko dotacje, ale jest wiele, wiele sposobów, na które można pomagać. Gdzie widzisz Hope'a, swojego podopiecznego, za 10-15 lat? Czy zostanie w Nigerii? Tak, chciałabym, żeby tam został, bo to jest jego miejsce. Mam nadzieję, że będzie mógł pójść na uniwersytet. Mam nadzieję, że pójdzie na uniwersytet za granicę, ale potem wróci. Wierzę, że stanie się wielkim człowiekiem. W tej chwili nie umie mówić, ale wierzę, że uda mu się kiedyś
napisać książkę, żeby opowiedzieć swoją historię, swoje uczucia i swój sposób myślenia. Także widzę go jako studenta i widzę go jako osobę, która staje się kimś bardzo ważnym, bo jest bardzo, bardzo inteligentnym chłopcem, pomimo trudności, z którymi się boryka. Ma bardzo duże poczucie humoru i myślę, że będzie fantastyczny i zmieni świat na lepsze. Trzymam kciuki. Może zostanie nauczycielem. Tak, jak najbardziej. To byłoby wspaniałe. Myślę, że pomógłby innym dzieciom na 100%. Bardzo dziękuję za bycie z nami. Matka Dzieci Przeklętych. Książka jest już w księgarniach, także proszę ją kupić i przeczytać. I może państwo przeznaczycie trochę pieniędzy na pomoc dzieciakom w Nigerii. Dziękuję państwu bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Onet Rano oczywiście wraca w poniedziałek 7:55.